Що поляки збивають? Ні. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо вирішені в цьому. Znów takie odni. Wołodymyr Załęcki otrzymał najwyższe polskie odznaczenie Orła Białego. Co pan na ten temat sądzi? A Leonid Breżniew otrzymał Virtuti Militari i trzeba było potem odbierać. I co pisle tego? Czy передала nam Polska litaki? Nie. Znajdła inna przyczyna? Znajdła. Tak. Ukraine is gone. It's not Ukraine anymore. Prezydent Ukrainy, obecnie urzędujący, nie zrobił dla Polski nic. Polska zrobiła bardzo wiele w sprawie tej wojny. Natomiast tenże prezydent dla Polski no nic nie zrobił. On ma swoją wojnę, zaistniał z okazji wojny. Wcześniej Polsce przeszkadzał. Pamiętacie te czasy, kiedy wszyscy byliśmy zjednoczeni w pomocy Ukrainie? Nasi rodacy oddawali ostatnie oszczędności, organizowali zbiórki, wysyłali pomoc humanitarną. Polska przyjęła blisko miliona uchodźców. Nie w jakichś tam obozach czy specjalnych ośrodkach, w naszych własnych domach. Zapewniliśmy im dostęp do edukacji, służby zdrowia, pomocy społecznej, ba, nawet specjalne zasiłki im przyznaliśmy. A teraz? Cóż, jak to mówią, nie czyń drugiemu dobrze, bo jeszcze ci przyłoży. I właśnie obserwujemy w czasie rzeczywistym, jak wdzięczność potrafi ewoluować w pretensje, a pomocna dłoń jest traktowana jak coś, co się po prostu należy. Jakby ktoś zapomniał, że to my pomagamy, a nie mamy taki obowiązek. Zelenski znowu ma pretensje, ale zanim zobaczycie, co tym razem powiedział, to zostawcie lajka oraz suba, żeby być na bieżąco z materiałami. A, no i dam wam 3 sekundy. A wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do prezydenta Ukrainy. 1, 2, 3 napisane. No to lecimy. Zacznijmy od tego, co ostatnio wymyślił prezydent Zełenski. Otóż postanowił zarzucić Polsce, że nie chcemy zestrzelać rosyjskich pocisków nad zachodnią Ukrainą i nie przekazujemy im reszty naszych myśliwców MiG-99. No jasne, bo to takie proste. Może od razu oddajmy całe nasze wojsko i zostańmy z gołymi dup, znaczy się z pustymi rękami? Polska jest jednym z kluczowych partnerów Ukrainy w regionie i już na początku konfliktu przekazała część swoich MiGów. Problem w tym, że dalsze przekazywanie sprzętu musi być uzależnione od otrzymania zamienników. Czekamy na F-35 i koreańskie FA. Bo wiecie, taka śmieszna sprawa. Też musimy jakoś bronić swojego nieba. Szalony pomysł, prawda? Wracając jednak do zarzutu nieprzekazywania MiGów. Czy pan, panie Zełenski, myślisz pan, że jesteś jedyny, który istnieje na tym świecie? My w ogóle nie musimy nic wysyłać na Ukrainę i powinien pan to zapamiętać. Zobaczcie zresztą sami, jak Zełenski wyraża wdzięczność za naszą pomoc. Co Polacy zbywają? Nie. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо вирішені в цьому, знов таки одні, що якщо НАТО нас підтримує. Я поїхав, я домовився з генсеком НАТО, тоді був Столтенберг генсеком, що Польща отримує місію, як вона правильно називається, ця місія, поліцейська місія вона правильно називається, так? Поліцейська місія – це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати міги від Польщі, міги. Але вони нам не могли передати ці міги, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію. Тобто, як у країн наших балтійських друзів. У них немає своїх літаків, у них є така місія, яка захищає їх небо. Ми домовились про це. І що після цього? Чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшла інша причина? Знайшлась. Так. Чи об'єднались навколо Польщі інші країни і сказали, так, ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і будемо збивати ППО? Ні. Коли вони вирішили мігами, які у них в Польщі, не збивати ці ракети, тоді ми і попросили, так передайте нам ці міги. Вони будуть у нас стояти, десь будуть стояти на Західній Україні і будуть збивати. А що робити? От приблизно так. Тому тут багато деталей, про які не можна навіть про всі говорити публічно. Дуже багато деталей. Головна історія в тому, союзницькі війська підіймались догори, в небо, збиваючи ракети і дрони над Ізраїлем, коли цього хотіли Сполучені Штати Америки. Я думаю, в цьому і відповідь на ваше питання.
No po prostu poezja, aż mam ochotę powiedzieć to. Po prostu debilu! Daliśmy Ukrainie nie tylko migi, ale też czołgi Leopard 2 i armatohaubice Krab. Przyjęliśmy 1 000 000 uchodźców, zapewniając im mieszkania, edukację i opiekę zdrowotną. A w zamian słyszymy pretensje? Poseł Zgorzelski nie wytrzymał i nazwał te wypowiedzi skandalicznymi. I słusznie. Przypomniał, że gdy Rosja zaatakowała, to właśnie Polacy, mimo trudnej historii, a wiecie o czym mówię, Wołyń, jako pierwsi otworzyli swoje domy dla ukraińskich uchodźców, ale, jak widać, najwyraźniej niektórzy mają pamięć złotej rybki. Po 3 sekundach wszystko się resetuje. A propos Wołynia. Pamiętajmy, że do dziś Ukraina nie zgadza się na przeprowadzenie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. No bo hej, po co rozdrapywać stare rany, prawda? Bo wiecie, co jest najlepsze? W tym wszystkim Zełenski dostał order Orła Białego. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia na ten temat Wojciech Cejrowski. Wołodymyr Zełenski otrzymał najwyższe polskie odznaczenie Orła Białego. Co pan na ten temat sądzi? A Leonid Breżniew otrzymał Virtuti Militari i trzeba było potem odbierać. Order Orła Białego za najwyższe zasługi dla Rzeczypospolitej. No to Paderewski mógłby dostać. Ale prezydent Ukrainy, obecnie urzędujący, nie zrobił dla Polski nic. Polska zrobiła bardzo wiele w sprawie tej wojny. Natomiast tenże prezydent dla Polski no nic nie zrobił. On ma swoją wojnę, zaistniał z okazji wojny. Wcześniej Polsce przeszkadzał. Duda teraz nie chce, żeby o Wołyniu wspominać i tak dalej, bo to zła atmosfera. No to a kiedy będzie dobra? Będzie kiedyś, bo przez ostatnie dziesiątki lat nigdy nie była dobra. No to można przyjąć, że nigdy nie będzie dobra. A są ludzie, którzy jeszcze pamiętają swój ból z tym związany. I zanim umrą, tak jak prezydent Lech Kaczyński śpieszył się, aby dla ostatnich powstańców Warszawy zdążyć z muzeum, żeby zdążyć im wszystkim legitymację wydać, ordery poprzypinać. Śpieszył się, bo umierają. Tak teraz się trzeba śpieszyć z załatwieniem sprawy wołyńskiej, bo ostatnie resztki ludzi, którzy to przeżyli, też poumierają. I co wtedy zrobisz, Duda? Nic dla nich nie zrobiłeś, tylko cały czas im mówisz, że to jest niewłaściwy moment. Także order Orła Białego to jest niewłaściwy order dla tej osoby. No i jak tu się nie zgodzić? Duda może sobie udawać, że nie ma odpowiedniego momentu na rozmowy o Wołyniu. Ale prawda jest taka, że nigdy nie będzie odpowiedniego momentu dla kogoś, kto nie chce tej sprawy rozwiązać. To jest tak, jakbyśmy dali medal za humanitaryzm komuś, kto nie pozwala pochować ofiar zbrodni. Przepraszam, ale czy tylko mi to nie gra? Jasne, Zełenski walczy z Rosją, szacunek za to. Ale czy to wystarczający powód, żeby przymykać oko na wszystko inne? Żeby zapomnieć o tysiącach niewinnych ofiar, które do dziś nie mają godnego pochówku? Pamiętacie, jak Trump mówił, że zakończy wojnę w 24 godziny? No to właśnie wygrał wybory w USA. I zobaczcie, jak szybko zmienił się ton Zełenskiego. Nagle pisze do Trumpa takie słodkie gratulacje, że aż się cukrzyca włącza. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który pogratulował Trumpowi zwycięstwa w wyborach. Oczekujemy nowej ery silnych Stanów Zjednoczonych pod zdecydowanym przywództwem prezydenta Trumpa. Liczymy na kontynuację silnego, ponadpartyjnego wsparcia dla Ukrainy w USA, podkreślił. Ukraina jako jedna z najsilniejszych potęg militarnych Europy jest zaangażowana w zapewnienie długoterminowego pokoju i bezpieczeństwa w Europie i wspólnocie transatlantyckiej przy wsparciu naszych sojuszników, zapewnił Zełenski. Z niecierpliwością czekam na osobiste złożenie gratulacji prezydentowi Trumpowi. Gdzie się podział ten butny ton? Czyżby ktoś przypomniał sobie, że czasem warto być miłym? Dan Penia rzuca ciekawe światło na całą sprawę, przypominając nam pewne, nazwijmy to kolorowe fakty z przeszłości. Zełenskiego. Ciekawe jest, myślę, że Zełenski, zanim zostali najechani przez Rosję, on był zwykłym terrorystą. Cwaniakiem. Właśnie dlatego, no, nie ma prawa tak mówić, ale rozumiem, dlaczego Putin nazywa go terrorystą. Bo Ukraina stosowała, może nie tak bardzo jak Rosja, ale takie same praktyki jak Rosja. Jak Zełenski zgromadził 500 milionów euro w banku? Przecież był komediantem w telewizji. Teraz dostanie pokojową Nagrodę Nobla. A coś tu do siebie nie pasuje. Jak to się wszystko skończy, mam nadzieję, że prędzej niż później, to zobaczymy. A Trump ten nie owija w bawełnę. Mówi wprost, że Ukrainy już nie ma, a jej odbudowa zajmie setki lat. Ukraine is
gone. It's not Ukraine anymore. Many people have left for Poland, for Hungary, and for other places, never to return. There's really nothing for the Ukrainian people to move back to, and it didn't need to happen. Those buildings are down, those cities are gone, they're gone. And we continue to give billions of dollars to a man who refuses to make a deal, Zelensky. There was no deal that he could have made that wouldn't have been better than the situation you have right now. You have a country that has been obliterated, not possible to be rebuilt. It'll take hundreds of years to rebuild it. There's not enough money to rebuild it if the whole world got together. Najnowsze badania pokazują, że Polacy mają już dość takiego traktowania, jakie serwuje nam Ukraina. Według Uniwersytetu Warszawskiego tylko 31% rodaków uważa teraz, że powinniśmy zdecydowanie pomagać Ukrainie. To połowa tego, co w styczniu 2023. A 72% twierdzi, że mimo wojny Polska powinna przede wszystkim dbać o własne interesy. No kto by pomyślał, że ludzie wolą najpierw nakarmić własne dzieci, a dopiero potem sąsiadów? Ale spokojnie, prezydent Duda dalej broni Zełenskiego. Tłumaczy, że on jest pod presją. Ale czy to nie jest trochę tak, że polska polityka wobec Ukrainy w ostatnich 2,5 roku w tym temacie nie poniosła porażki? Panie redaktorze, to jest wielkie pytanie, które oczywiście nieraz było stawiane i jest to zarzut, który jest stawiany także mnie, ja mam tego świadomość. Trzeba było Ukraińcom powiedzieć, prawda, dostaniecie od nas cokolwiek pod warunkiem, że się przyznacie, że klękniecie na kolana, że przeprosicie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście można było zaszantażować Ukrainę, która miała wtedy przez Rosję przyłożony nóż, nawet nie tyle do gardła, co w zasadzie wbity w gardło. Można było, tak? Ale to proszę w takim razie do tego znaleźć innego polityka, ponieważ ja takimi metodami nie działam. Wie pan, proszę też pamiętać, że Wołodymyr Zełenski również dzisiaj jest pod różnymi presjami, również pod presjami swoich największych donatorów, to znaczy tych, którzy dzisiaj rzeczywiście przekazują mu największe ilości uzbrojenia, tak, po to, żeby bronić Ukrainy. Ja bo namawiam, wie pan, co mówią ludzie? My już wszystko przekazaliśmy, w związku z tym nie liczy się z nami teraz. No w jakimś sensie tak to być może wyglądać. Dlatego, czy to pana osobiście nie zabolało? Wie pan, polityka nie jest od tego, żeby zabolało, tylko polityka jest też od tego, żeby patrzeć i przygotowywać taktykę na następne działania i cały czas trzeba na bieżąco rozpatrywać sytuację. Można było się spodziewać, że ta sytuacja będzie się tak zmieniała, bo myśmy dali to, co mogliśmy dać po prostu i to daliśmy szybko i rzeczywiście daliśmy wtedy, kiedy było potrzebne i ja uważam osobiście, że to jest nasza wielka chluba, tylko że od tego czasu minęły już 2 lata i trudno, muszę z przykrością powiedzieć, life is brutal. Posłuchajcie, nikt nie kwestionuje tego, że Ukraina walczy o przetrwanie, ale czy to daje jej prezydentowi prawo do obrażania najlepszego sojusznika, do stawiania żądań, które mogłyby wciągnąć Polskę w bezpośredni konflikt z Rosją, do ignorowania naszych próśb o godne upamiętnienie ofiar Wołynia? Co więcej, zgodnie z zasadami NATO, decyzje o działaniach takich jak zestrzelanie rosyjskich pocisków muszą być podejmowane kolektywnie przez wszystkie państwa członkowskie. Nie możemy sobie tak po prostu powiedzieć, a co tam, postrzelamy sobie trochę do ruskich rakiet. To nie jest strzelnica na wesołym miasteczku. Krzysztof Gawkowski chyba najlepiej to ujął, mówiąc, że Zełenski próbuje wciągnąć Polskę do wojny z Rosją. Bo czym innym jest żądanie, żebyśmy zestrzelali rosyjskie pociski? Może od razu wypowiemy wojnę Rosji. Będzie fajnie. Zaprosimy wszystkich sąsiadów. A teraz, kochani, jeśli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i koniecznie subskrybujcie kanał. A w komentarzach napiszcie, co wy myślicie o całej tej sytuacji. Czy Polska powinna dalej pomagać Ukrainie bez żadnych warunków? Czy może najwyższy czas postawić twarde granice? A i nie zapomnijcie włączyć dzwoneczka. Siema!